Cześć moi drodzy, witam na kanale 64bit TV, z tej strony Paweł. Zapraszam na dzisiaj 9 gameplay Stormlands Tides of Numenera. Dziennie staram się publikować dwa odcinki, zabrać was w jakąś ciekawą przygodę, pokazywać ten świat, właściwie czytać wam ten świat, bo tutaj się więcej czyta niż się dzieje, ale w tym co się czyta się dużo dzieje, bo są różne wybory, co jest naprawdę, naprawdę wspaniałe, bo ta gierka to taki świetny naprawdę chillout, ale taki chillout zagłębiający w nas wspaniale wykreowany świat. Słuchajcie, dzisiaj będę chciał wam pokazać takie zadanie, w którym jakaś świnia coś tam kombinuje, ale to będzie takie ciekawe zadanie, bo nauczymy się nowego języka. Przy okazji, jeśli chodzi o naszą drużynę, to zakupiłem sobie trochę lepszy pancerz, Kali Stage dostała kuszę, nasza mała Rig dostała jeszcze kilka skór ozoli więcej, dostała też tarczę, Eristis dostał chyba z jeden skór ozol, zakupiłem sobie też taki ciekawy enigmat, który powoduje zadanie 12 obrażeń wszystkim wokoło i robi wielki wybuch. Dałem go naszej dziewczynce tak, żeby mogła się nim posługiwać. Słuchajcie, a dzisiaj przed nami kolejna przygoda. Mam nadzieję, że wzięliście sobie coś do chrupania i tylko jak leżycie w łóżku, to nie nasypcie sobie okruszków ani orzeszków. Dzieciom ostatnio pozwoliłem zjeść przechrupkę jeszcze przed spaniem, tak wiem, powinny potem umyć zęby, ale nie umyły, taki jestem złym ojciec. No i niestety trochę nakruszyły. Słuchajcie, tutaj się sporo dzieje. Lord brzmi jak nazwa jakiegoś barona niemieckiego z I wojny światowej, którego nazwiskiem można by nazwać sterowiec. Lord Wundgen. To ciemna strona mocy, moi drodzy. Ale zobaczmy, co tutaj się dzieje, bo facet ma trochę za uszami i spróbuje nam sprzedać swoją historię. Słuchajcie, Lord Wundgen. Wundgen. Mężczyzna, który przemawia do tłumu, nosi eleganckie ubranie, ale wygląda niezdrowo. Jest niski, przesadzista, jego cera ma niezdrowy odcień żółci. Pomimo to z podstawy mówcy bije duma. Jego dubalny głos mógłby należeć do znacznie masywniejszego człowieka. Od razu cię zauważa. Ach, nasza nowa nadzieja grzmi. Doskonale. Lud prosił o wybawienie od czyniącego spustoszenie stycha i bohaterka odpowiedziała na to wezwanie. Cóż za odwaga. Sądowanie myśli. Osoby, które nie mają sądowania myśli, to wam polecam sobie wziąć tą umiejętność, tym bardziej, jeśli chcecie wiedzieć, co kto myśli, kiedy mówi. Wszyscy jesteście bohaterami, na których można liczyć w obliczu konfliktu. Niewidoczny przeciwnik, słuchajcie, tak będzie nazywało się nasze zadanie. Lord Wundgen uśmiecha się. Musisz jedynie znaleźć samotnego stycha, który terroryzuje skraj klifu. Wróć tu i powiedz mi, gdzie dokładnie się znajduje, a ja zajmę się resztą. Klepię cię po ramieniu i zostajesz nagrodzona, obiecuję ci, jako głowa rodu niewolniczego będę u ciebie przysługą, a moja przysługa jest związana z dużymi wpływami. Czy mogę się dowiedzieć czegoś więcej na temat stycha i jego gatunku? Oczywiście, poznanie wroga to pierwszy krok do jego pokonania. Czym dokładnie jest stych? Lord Wundgen to niebezpieczny szkodnik z innego świata, drąży tunele pod ulicami naszego miasta, podkopując nasze domy, z których wkrótce potem zostają tylko gruzy. Nasza śmierć nic dla nich nie znaczy, on nawet nie uważa ludzi za istoty myślące. Co możesz mi powiedzieć o dzikim stychu, którego szukasz? Przebiega go dreszcz. Twór pojawił się kilka dni temu na stoju klifu i od tamtego czasu krąży po okolicy. Wszyscy żyją w ciągłym strachu przed nim. Sądowanie myśli, powinni się bać już, ja tego dopilnuję. Widzicie, już coś ktoś kombinuje. Dlaczego mieszkańcy w klifu tak boją się tego stycha? Niektórzy powiedzą ci, że dlatego, że ta dzielnica najbardziej ucierpiała od kopania stychów. Przez nie domy zawalają się, osuwają do morza. Jest trochę w tym prawdy, ale prawdziwym powodem jest to, że tutejsi ludzie są słabi i strachliwi. Nie są gotowi stawić czoła przeciwnościom losu. Lord Wundgen nachyla się rozochoconym tematem. Prawdę powiedziawszy, gdyby stychy nie istniały, byłbym zmuszony sam je stworzyć, bo są po prostu tym, czego miasto potrzebuje, by wzmocnić swój kręgosłup moralny. Klify Sagusa były niegdyś dumnym imperium, a teraz porzucają swoją własność i oddają terytoria rdzennym plemionom i dzikim bestiom. Nadszedł czas, aby je odebrać z powrotem, ale w jaki sposób możemy to zrobić, skoro nasi obywatele stali się leniwymi, bojaźliwymi dziećmi? Sądowanie myśli są doskonałą okazją. Słabi staną się teraz silniejsi. W związku z wyrażonymi przez niego poglądami możemy zająć stanowisko. Ale imperia służą, możemy tak, masz rację, bez konfliktów ludzie wpadają w samozadowolenie, w obliczu bieżących zagrożeń trzymają się na baczności. Ale imperia służą jedynie interesom garstki szczęśliwców, większość ludzi cierpi i zyskuje niewiele w zamian. Ludzie nie są sobie, potrzebują tylko kogoś, kto ich poprowadzi, zainspiruje ich w dążeniu do wspólnego celu. Powiedzmy tak. Wzmógł nam się nurt srebrny i wzmógł nam się nurt indygo, czyli niebieski. A
Kiedy nie będzie już przywódcy, miasto popadnie w apatię. Nie, to wróg jest tym, czego potrzebuje miasto. W czasie konfliktów odkrywamy nasze najlepsze cechy. Tak było zawsze. Klify Zagusa były imperium. Mam więcej pytań na temat Stychów. Spytajmy się, czy Klify Zagusa były imperium. W rzeczy samej, posiadaliśmy ziemię stąd aż po Ungran z jeziora Ornu. Było to przed powstaniem niewolników, które doprowadziło od niewolnicze do władzy. Niektórzy z nas starają się odzyskać to, co straciliśmy. Sądowanie myśli, och, żyć w tamtej epoce. Klify rozwijały się wtedy w tak szybkim tempie. Zobaczymy, czy jeszcze możemy się dowiedzieć czegoś o tych Stychach. Jak to się stało, że Stychy zamieszkały w klifach Zagusa? Niektórzy członkowie Rady uważają, że jest to dzieło naszych wrogów, że ich jaja przywieziono tu z innego świata. Być może to akt zemsty lub sabotażu. Inni uważają, że jaja były tu zawsze, ale Stychy wypluły się dopiero po upływie wielu stuleci. Wzruszę ramionami. Ale ich pochodzenie nie ma dla mnie znaczenia. Interesuje mnie tylko to, że są tutaj i stanowią zagrożenie. Każdy uczciwy obywatel klifów Zagusa ma obowiązek stawić im opór. Sądowanie myśli. Podejrzewam, poszukiwacze snów działają na dużo większą skalę niż ja. Słuchajcie, wyczerpaliśmy już sobie linie dialogowe na temat Stychów. Niech nam opowie trochę o sobie. Warto poznać, z kim mamy do czynienia. Kładzie rękę na piersi i dumnie unosi podbródek. Jestem Jarst Wundgen z rodu Wundgenów, jednego z najbardziej szanowanych rodów niewolniczych. Mam również zaszczyt służyć Radzie. Niepewnie rozgląda się wokół ciebie. Zazwyczaj nie schodzą do tej dzielnicy, ale w kryzysowej sytuacji należy odłożyć na bok wyczucie dobrego smaku i pomóc swemu miastu. Kim są rody niewolnicze? Jesteśmy potomkami niewolników, którzy walczyli w rebelii, czyli w jej wielkiej, napawa się dumą. To oni zmiażdżyli oligarchów, którzy rządzili tym miastem i zastąpili ich despoty sprawiedliwym, egalitarnym przywództwem, tworząc miasto, w którym każdy może osiągnąć wszystko, jeśli tylko spróbuje. Słuchajcie, trudnymi słowami nabite to zdanie, niczym pieczone prosie kaszą, ale sobie z nim poradziliśmy. Co możesz mi powiedzieć o skraju klifu? Niestety rzadko przechodzę przez te ponure ulice, więc wiem niewiele o nich, ale idę tam, gdzie potrzebuje mnie moje miasto. Szukam albinoski morderczyni o imieniu Matkina. Nie wiem, kto to jest i chyba nie chcę wiedzieć. Musi być straszną osobą. Czemu ona szuka białej śmierci? On jednak coś wie na ten temat. Słuchajcie, wyczerpaliśmy chyba tutaj już linie dialogowe. Natomiast gdzie my znajdziemy tego Stycha? Stychy to są takie bardzo ciekawe stwory. Podobne chyba do jakichś takich wielkich robali, właśnie, nie wiem, może takich dwunożnych robali, tak? No mówić, żeby robak chodził na dwóch nogach, ale i takie się zdarzają. I Stychy bardzo, ale to bardzo lubią szukać i spożywać wszystkie urządzenia elektryczne, takie, które mają w sobie energię elektryczną. Słuchajcie, tego Stycha znajdziemy tutaj niedaleko. Wcale daleko do niego nie ma. A najpierw sobie może tutaj przeszukamy. O, będzie całkiem nieźle. Weźmy sobie wszystko, coś tutaj jeszcze znajdziemy. Dobrze, dzieła. O, jeszcze sobie weźmiemy trochę tych. Słuchajcie, będzie można się dostać też tutaj. Na razie tutaj przejścia nie ma, ale to przejście później nam się otworzy. Słuchajcie, tutaj mamy tego Stycha. Wdajmy się z nim w rozmowę, bo dzięki tej rozmowie nauczymy się czegoś ciekawego. Zadanie nam się już zaktualizowało. Stych. W stosie odpadów ukrywa się dziwne, wystraszone stworzenie z pokryte chityną niczym owad, ale jego pancerz wygląda na cienki i miękki. Ma małe i zniekształcone, jakby niewyrośnięte pazury. Obserwuje cię z ukrycia, skrzecząc niezrozumiale. Gdy tak cię obserwuje, sprawia wrażenie istoty myślącej. Nie wyczuwasz jednak w jego umyśle niczego, co by na to wskazywało, tak jakby był zwykłym zwierzęciem. Spytajmy go, czym jest. Stworzenie wykonuje nieokreślone ruchy pazurami, wydaje się kliknięć i kulkoczących dźwięków. Co dziwne, wyczuwasz zapach kurzy i ozonu. Niektóre dźwięki przypominają człowieka z kłopotami trawiennymi, ale masz pewność, że jest to jakaś forma języka. Jak się tu dostałeś? Stych macha głową, stuka pazurami, po czym cichnie, jakby w oczekiwaniu na odpowiedź. Wokół ciebie unosi się zapach ozonu i zastałego powietrza. Nie doczekując się odpowiedzi w swoim języku, stworzenie kręci głową i nie mówi nic więcej. Czy to ty jesteś tym dzikim Stychem, którego wszyscy słuchają? Szukają. Mówiąc, wskazujesz na plac, gdzie spotkałeś Lorda Wundgena, a Stych zdaje się rozumieć. Kuli się, unosząc swoje zdeformowane w pazury w geście obrony. Nie wygląda, jakby mógł komuś zagrażać. Wypuszcza małe obłoczki pary z przedchlinek na głowie. Przedchlinki to są takie miejsca, przez które owad oddycha. Otwórzcie sobie książkę od biologii. Matko Boska, dlaczego ja to w ogóle pamiętam? Na co mi ta wiedza? Przedchlinki. Słuchajcie, możemy od razu Stycha zaatakować.
Możemy go też dalej wypytywać. I słuchajcie, to ma bardzo, bardzo duży sens, bo to, co się tutaj już dzieje, to zachowanie Stycha, to niekoniecznie muszę czytać, bo to są takie pierdółki, ale w pewnym momencie dochodzimy do anamnezy. I ta anamneza nam się bardzo, bardzo przyda, ponieważ dzięki skorzystaniu z anamnezy będziemy mogli spróbować nauczyć się języka Stychów. Mam nadzieję, że nam się uda, bo już w poprzednim gameplayu moi drodzy, podnieśliśmy porażkę mając 90% prawdopodobieństwo sukcesu. Sukces. Wraca do ciebie mgliste wspomnienie. Widzisz małe pudełko leżące pomiędzy tobą a czekającym cierpliwie Stychem. Twoje mięśnie drżą, gdy urządzenie tłumaczy twoje słowa i myśli. Twoje mięśnie drgają wraz z tymi wspomnieniami, a ty zdajesz sobie sprawę, że język Stycha to mieszanina zapachów, ruchu i dźwięku. Razem ze wspomnieniem do twojego mózgu napływają informacje, aby ktoś wyciągnął z niego korek. Twoje nozdrza wypełnia zapach granitu. Kiedy wizja przemija, zdajesz sobie sprawę, że rozumiesz język tego stworzenia. Jak to możliwe, że Stychy znalazły się w tym miejscu? Stych w twojej głowie, jego postukiwania i zapachy przekształcają się w słowa. Życie w tunelu, pod ziemią, złe pazury, nie kopać, nie jeść, bez domu, rodzina Stycha. Roztacza wokół siebie zapach izolacji i porzucenia, przywodzący na myśl wielką otchłań we wnętrzu ziemi. Wysłać na powierzchnię i umrzeć. Kto cię tu wysłał? Inne Stychy? Dlaczego? Podnosi swoje zniekształcone pazury, niedobre, naciska na swój pancerz, który ugina się jak skóra, miękka jak robak, niesilna, nie kopać, nie jeść, nic nie warta, śmieci gruz, nawet nieżałobny tunel. Czy kopanie Stychów spowodowało się zawalenie budynków w tej dzielnicy? Przytakuje i skrzeczy. Stychy nie obchodzić, że uszkadzać domy, nie kopać, Stychy umrzeć, klepie się w pierś, nie kopać, nie mieć pazurów, nie uszkodzić domy robaków. Czym się żywisz, mój przyjacielu? Takie pytanie mu zadajmy. Gestami imituje kopanie, przeciągając szpodem po ziemi, a następnie rozpościera pazury, imitując rozbłysk światła. Kopanie robić iskry. Jeść iskry, nie kopać, nie robić iskry. Nie jeść, głodny. Skoro nie możesz wytworzyć iskry, aby jeść, dlaczego nie umarłeś z głodu? Wskazuje w dół uliczki. Małe brązowe robaki karmić. Pokazuje ci stos małych urządzeń elektrycznych. Wszystkie są rozładowane. Pancerz iskier, rurki iskier. Wskazuje na siebie, wydzielając woń krzemienia i stali. Jeść. Jego zapach wyraża wdzięczność. Powiedz mi, jak się znalazłeś, to już wiemy. Czy ty jesteś tym Stychem, którego wszyscy szukają? Macha swoimi zdeformowanymi skrzypcami na potwierdzenie. Unosi się do niego zapach mułu, smutku. Co robisz na tym śmietniku? Czy myśmy już o to pytali? Robak z żółtym pancerzem ukraść, zostawić tu. Emituje zapach zniłego powietrza i powodzi. Nie mówić, niebezpieczne. Człowiek o żółtym pancerzu zostawił cię na skraju klifu. Chodzi o żółtą skórę. Wydziela zapach mocnej, twardej skały, przetykanej żyłami starożytnych metali. Intensywne potwierdzenie. Słuchajcie, wyczerpaliśmy chyba już całą tutaj gadkę i okazuje się, że tego Stycha tutaj, moi drodzy, niewidoczny przeciwnik, tego Stycha przyniósł tutaj Lord Wundgen, tak naprawdę. Odnalazłem Stycha schowanego w stercie śmieci, za piątym okiem jego losy jest teraz w moich rękach. Mamy możliwość opowiedzieć Lordowi Wundgenowi o kryjówce Stycha albo pomóc Stychowi w ucieczce. Fajniej byłoby... Stycha, zbuntowanego Stycha na skraju klifu już żeśmy znaleźli. Słuchajcie, to zadanie można rozwiązać na kilka sposobów. Możemy tego Stycha zaatakować, to jeżeli sobie wybierzecie, możecie go zabić. Możecie wydać jego lokalizację Lordowi Wundgenowi, wtedy dostaniecie jakiś artefakt, który jest przydatny chyba w walce. Możecie też tego Stycha uratować. Uratowanie tego Stycha będzie miało wpływ też na inne zadania, które później będziecie wykonywać, więc ja zdecyduję się, bo tak sobie rozgrywam zgodnie z tymi swoimi nurtami, które mam, idę w kierunku nurtu złotego, niebieskiego, srebrnego, w takich nurtach zarezerwowanych dla debeściaków, dla bohaterów, którzy kierują się prawością, rozumem, inteligencją, współczuciem. Za przeproszeniem, skurwysynem, może będę w drugim podejściu do Tormenta. No i słuchajcie, pójdziemy sobie do Lorda Wundgena, tylko zastanawiam się, czy ja na pewno z tym Stychem wszystko tutaj omówiłem. Jeszcze na wszelki wypadek sobie to sprawdzę. Opowiedz mi jeszcze raz, jak znalazłeś się na tym śmietniku. Jeszcze zobaczę, upewnię się, czy na pewno wszystkie dialogi wyczerpałem.
Powiedz mi jeszcze raz, jak się tutaj znalazłeś. Bywaj. A, zakończyłem z nim rozmowę. Przepraszam, przepraszam was serdecznie. Jak skończyłeś na tym śmietniku? Nie, słuchajcie, o wszystkim żeśmy porozmawiali. Mamy tutaj też taką dwójkę dzieciaczków. Jestem człowiekiem czynu! A, czekajcie, Boże, mamy tutaj też taką dwójkę dzieciaczków. Z nimi możemy sobie porozmawiać. Zupełnie o tym samym zapomniałem. Zeb, wędrowniały chłopiec w łachmanach siedzi przed pustym miejscem, w którym znajdował się kiedyś jego dom i patrzy przed ciebie. Kiedy zbliżasz się, nie podnosi wzroku. Nym odeszła, zabiły ją stychy. Co im pozostało? Co tu się stało, czy nikomu nic się nie stało? Chłopiec nie odpowiada, wydaje się, że słowa do niego nie dotarły. Nadal patrzy przed siebie pustym wzrokiem. Albina odkłada flet. Od czasu, gdy domy się zapiadły, biedny Zeb nie odezwał się ani słowem. Nym poszła umyć się do zbiornika z wodą. Usłyszeliśmy straszliwy wrzask, a potem sądzimy, że to robota... Zawiesza głowę, sądzimy, że to robota stychów. Kim jesteś? Nazywam się Awina. Jestem przyjaciółką Zeba. Kim jest Nym? Nym była młodszą siostrą Zeba, a teraz? Czy mogę jakoś pomóc? Zeb powoli podnosi wzrok. Co powiedziałaś pani? Nieważne. Nieważne, do widzenia. Zeb przytakuje i ponownie popada w odrętwienie. Jakoś nie mogę się z nim za bardzo dogadać. Chłopiec w łachmanach siedzi przed pustym miejscem, które niegdyś zajmował jego dom i patrzy przed siebie. Podkop stychów zniszczył kolejny dom. Bezmyślne zwierzęta, tak możemy powiedzieć. Co tu się stało, czy nikomu nic się nie stało? Zeb nie odpowiada, wydaje się, że nie usłyszał. Po prostu patrzy przed siebie. Czy mogę jakoś pomóc? Jakoś tam się kończy tutaj ta linia dialogowa. Spróbuję ją rozwinąć. Nie wiem, dlaczego nie mogę się teraz dogadać z tymi dziećmi. Chyba żeśmy trochę za długo zwlekali, za dużo było odpoczynków i zadania się jakoś posunęły. Spróbuję jeszcze raz sobie przelecieć tutaj. O, tutaj mi się pojawił teraz dialog. Może uda mi się zrobić coś dla Zeba. Mam nadzieję, że możesz. Zdaje się, że nie pomagamy. Co teraz zrobisz? Nie wiem, zostaną tu tak długo, jak długo Zeb będzie mnie potrzebował, a potem mam do ciebie kilka pytań. Czy masz o stychu takie samo zdanie jak Zeb? Biedactwo, opiekuję się nim. Inne stychy porzuciły go, więc teraz oprócz nas nie ma żadnej rodziny. Proszę, nie mów o tym nikomu. Zeb umarłby, gdyby coś mu się stało. Czy to twój dom, kto tu mieszkał? Powiedz jeszcze raz, kto... To był nasz dom, mój Zeba innym. Powiedz jeszcze raz, kto tu mieszkał. Słuchajcie, tutaj mamy już... Jestem duszą i sercem akcji. Mamy już wyczerpaną linię dialogową z tymi dziećmi. Powiem wam, że poprzednio, kiedy rozgrywałem sobie to zadanie, to chyba wcześniej porozmawiałem z tymi dzieciaczkami i potem, jak poszedłem na rozmowę z tym stychem, to wracając tędy, te dzieciaki mnie zatrzymały. No tutaj już nie pojawiły mi się żadne nowe opcje dialogowe. I kiedy żeśmy sobie tędy przechodzili, to te dzieciaki poprosiły mnie, żebym ja tego stycha żebym uratował po prostu. Być może teraz ta linia dialogowa się nie pojawiła, dlatego że najpierw porozmawiałem z tym stychem. Dlatego to, tu fajnie jest to zrobione, że zadania się czasem już nie dzieją i nie zawsze tak samo. To mnie troszeczkę zaskoczyło, dlatego tak ciągnąłem rozmowę z tymi dziećmi i starałem się z nimi dogadać. Pokażę wam, gdzie można zrealizować to zadanie pomocy stychowi w ucieczce. Pójdziemy sobie, słuchajcie, kawałek dalej. Gdybyśmy poszli teraz do tego Lorda Wundgena, to moglibyśmy mu powiedzieć, gdzie ten stych jest. To jest takie zadanie, do którego ja podchodzę tak troszeczkę... Mam wątpliwości, czy jak rozstrzygnąć to zadanie. Nie mam tutaj, powiem wam, jednego jednoznacznego wyboru, bo te stychy to rzeczywiście takie dupki, które kopią pod miasto i mają wszystko w dupie. No ale to taka rasa jest. Być może ludzie zamieszkali już na ich terenach. Słuchajcie, wchodzimy do bagna. To jest lokacja, w której jeszcze żeśmy ani razu nie byli. Jeszcze wam jej nie pokazywałem. To jest miejsce, w którym Aligern się znajduje.
to jest, słuchajcie, też lokacja, w której możemy wykonać zadanie chłodny opanowany szelma. Natomiast my potrzebujemy w tej lokacji, moi drodzy, znaleźć, wiecie co, nie potrzebujemy znaleźć takiego, takie stychy potrzebujemy znaleźć. Tutaj są i kopią takie stychy, a w związku z tym, że znamy już język stychów, to możemy sobie z takim stychem jednym porozmawiać. Przy okazji możemy sobie opodzlować tutaj tą lokację i popodnosić, co by tutaj nie było. Trochę kasy się zawsze przyda, więc zawsze warto ją zbierać. Podobnie jak w Baldury się też warto przeszukiwać było wszystkie zakamarki. No i jesteśmy do przodu o jakieś chyba 27 błyszczków. Słuchajcie, tutaj mamy takiego stycha, który nazywa się Czktek. Jak to czytał, tak to czytał. Wdajmy się z nim w rozmowę. Czktek to wielkie stworzenie góruje nad tobą. Czujesz zapach ozonu i podziemnej jaskini, który kojarzy ci się z ciekawością. Zwierzę ćwierka i ryczy, machając ogromnymi szponami w ekspresyjnym tańcu. W tych zapachach, dźwiękach i gestach jest coś znajomego. Nagle czujesz dokuczliwe mrowienie z tyłu głowy. Teraz przynajmniej przypominasz sobie semantykę. To stworzenie to stych, ogromny, ziemny insektoid. Wskazuje na ciebie i mówi czktek. Towarzyszy temu kolejny wysoki dźwięk. Teraz pamiętasz, to łamany język, jak język pidżynowy, ale rozumiesz go na tyle, by móc się z nim komunikować. Ja, Czktek, rozmówca brązowych barw, ludzi, wy mówić mnie, ja mówić stychy. Czktek niemal zyskujesz poczucie tego języka, jego struktury, tonu, brzmienia i zapachu. Mrowienie w twojej głowie nasila się, czujesz pamięć języka stychów, która chce się ujawnić. Kopiecie pod miastem, zabierzesz mnie w pewne miejsce. To by było całkiem niezłe. Powiedzmy, że znaleźliśmy na skraju klifu stycha, który chowa się w wysypisku, ale ludzie chcą go zabić. Czy może nam pomóc? Patrzy na ciebie przez długą chwilę, prawie jakby nie mógł uwierzyć w to, co słyszał. Słaby wyrzutek, nie karmić się, cierze dla krewniaków, powinien być martwy. Odór, który wydziela stych, jest wstrętny, suchy i zatechły, niczym zapach owadziego trupa na parapecie okna. Zyskaliśmy troszkę nurtu złotego. Możemy skorzystać z perswazji. Możemy też powiedzieć, że skoro miałby być ciężarem dla innych styków, to nie będziemy się wtrącać. Słaby czy nie zasługuje na śmierć z rąk tłumu, to twój krewny. Wykorzystajmy, słuchajcie, naszą perswazję. Wydamy sobie do 80%, może odniesiemy sukces. Słuchajcie, nie udało nam się przekonać Czkteka, więc niestety, ale w tym gameplayu nie uda nam się tego stycha uratować. Wiecie, po prostu nam się nie uda go uratować. Ale nie ma czegoś takiego, z czym byśmy sobie nie poradzili. Jest, moi drodzy, coś takiego jak automatyczny zapis, który możemy sobie czytać. Jak nam teścik nie poszedł, to możemy go sobie załadować i test wykonać. Ponieważ jednak tego stycha chciałbym uratować. Nie zawsze te testy przy 80% prawdopodobieństwa nam wychodzą, więc czasem po prostu ślepy los decyduje o tym, czy coś nam się uda, czy też nie. Spróbujmy wdać się w rozmowę z Czktekiem raz jeszcze i jednak go przekonać, żeby swojego bratanka uratował. Będzie to postępowanie zgodne z moim nurtem i tym, do czego dążę, więc myślę, że raz wczytać autozapis to nie grzech. Przejdziemy sobie teraz już szybciutko tutaj tą rozmowę. Przewiniemy sobie do tego miejsca, skorzystamy jeszcze raz z perswazji, załadujemy się na 80% i słuchajcie, znowu dostaliśmy porażkę, więc ależ pech. Spróbujemy w takim razie raz jeszcze. Być może nam się uda jednak przekonać tego Czkteka, chyba że gra, moi drodzy, już sobie zapisała ten wynik i niestety, ale nie możemy tego zadania wykonać inaczej. No to lecimy jeszcze raz. Jeżeli nam się nie sprawdzi i tym razem nie uda nam się przekonać Czkteka, to powiem wam, że trzy razy wylosować porażkę mając 80% prawdopodobieństwo sukcesu, to już jest takie matematycznie trochę niemożliwe.
Moja babcia kiedyś trafiła w Totolotka 6, tylko wszystkie cyfry były o jeden, liczby, przepraszam, liczby, bo cyfry to są co ja do 9. Wszystkie liczby były o jeden mniejsze. Powiem wam, że płakaliśmy nad tym kuponem. I słuchajcie, jeszcze raz użyjemy perswazji, ładujemy się na 80%, jest sukcesik, jednak matematyka gra po naszej stronie. Mija kolejna długa chwila, w której Stych tylko się gapi na ciebie. Masz wrażenie, że ocenia cię wzrokiem, który wykracza poza widzialne dla ludzi spektrum. Ludzka opieka dziwna. Dlaczego tak dużo dla Stychów? Przed nosem przelatuje ci zefirek zdziwienia. Ale tak, jeśli człowiek troszczy, czytek troszczy, uratuje. Wysłać krewniaków, żeby przyprowadzili odludka. Słuchajcie, mamy tutaj Stycha Wyrzutka, który już został przyprowadzony. Przeżyłeś, co u ciebie słychać po powrocie do twojego naturalnego środowiska. Krewniacy Stychów nie witać, czuć gniew, chcieć umrzeć. Wzrusz ramionami, nie kopać tunelu żałobnego, nie silny. Jak traktują cię pozostałe Stychy? Nie lubi ci ignorować, ale czuć. Nabiera powietrza przed chminkami. Naśladujesz go i dobiega cię ledwo wyczuwalny zapach gryzącego, być może łatwopalnego gazu. Oznaczać tunela, ostrzegać, nie wchodzić. Czy jest coś, o czym powinnam wiedzieć? Nie wiedzieć, próbować przeżyć. Czy możesz jeszcze raz powiedzieć mi, co u ciebie słychać? Czym wy się tutaj żywicie? Prosić o jedzenie, stare urządzenia, spijać z nich błyskawice. Wskazuje na zgrabienie ułożone w pobliżu stos numeny. Spoglądając z bliska, zauważasz, że w większości są to źródła energii elektrycznej. Starać się trzymać porządek. Zostawmy Stycha w spokoju, bo zadanie już, jeśli chodzi o to zadanie, to niewidoczny przeciwnik. Możemy powiedzieć Lordowi Wundgenowi, że Stych uciekł. Na pewno Stych będzie tutaj niepocieszony. O, słuchajcie, tutaj możemy sobie jeszcze coś O, tu jeszcze kasa leży. Weźmy wszystko, zobaczymy co tutaj jest. Może uda nam się coś odkopać przy okazji. Siła, przesuń kamienie, by odkryć ciało. Słuchajcie, to ciało, które teraz odkrywamy, no to ono nam się trochę przyda. Mam nadzieję, że odniosę tutaj sukces. Super jest. Zbadaj odkryte ciało, jeszcze raz zbadaj ciało. No to słuchajcie, jest tutaj ciało zmiażdżonego Stycha. To ciało przyda nam się do zadania późniejszego. Dlatego ja już sobie to ciało odkopałem. Zupełnie zapomniałem, że to ciało tutaj jest. Myślałem, że może jakieś numenery się pojawiły. Tutaj rozpoczniecie też jedno z takich zadań, przy okazji powiem wam, które będzie się związało z poszukiwaniem mordercy, ale nie zaczynajcie go jeszcze w tym momencie, jeżeli chcecie coś zrealizować, bo to zadanie jest wyznaczone takim czasem. W momencie, kiedy będziecie odpoczywać w czasie tego zadania, będą ginęły kolejne osoby, więc warto się do tego zadania przygotować. W każdym bądź razie tutaj jest postać Baryły, z którą będziecie musieli porozmawiać w momencie, kiedy będziecie chcieli zacząć realizować zadanie, które nazywa się Chłodny opanowany Szelma. Czy tutaj jest... Nie, tutaj nie mam napisane, że macie z Baryłą porozmawiać, ale to do niego będziecie musieli uderzyć. Słuchajcie, idziemy, zakończymy zadanie z Lordem Wundgenem. Skąd mamy tutaj wyjście? Mamy tutaj wyjście. Jest tutaj w ogóle też dużo osób, z którymi możemy porozmawiać. O, czekajcie, może tu coś będzie do zdobycia. Hej, nie do wyjścia. Tak, przy okazji sobie jeszcze tutaj zobaczę. Nie wszystkie lokacje takie do opędzlowania kliknę podczas gameplaya, bo to by wydłużało. Zanurzona w czarnej glinie, cienka, błyszcząca niż przeszywa powierzchnię wody, niczym biała linia nakreślona w błyszczącym tusze. Przyjrzyj się żyłce. Próbujesz złapać błyszczący sznurek i twoje palce przechodzą przez niego. Spróbuj złowić coś dla... O, to jest chyba... Szelma Quack, czy możesz spróbować coś dla mnie złapać? Szczęście mi dzisiaj nie sprzyja. Poza tym wszystko tam na dole jest o wiele silniejsze ode mnie. Spróbuj coś złowić dla Szelmy Quack. Spróbujemy. Ciągniesz wędkę, ale w ciemności coś ciągnie w drugą stronę. Zaciskasz usta i zwijasz żyłkę. Z końca wędki zwisa ubłocony enigmat. Jakie to piękne, wzdycha Szelma Quack. Myślałem, że uda ci się złowić tylko rybę. Mogę to sprzedać i przez kilka tygodni mieć na jedzenie. Możemy powiedzieć, że to zatrzymamy. Możemy też wręczyć przedmiot Szelmie. Szkoda, że nie wiemy, jaki to jest przedmiot. Wiecie co? Wręczę przedmiot Szelmie. Dziękuję. Korzystaj z mojej wędki, kiedy tylko chcesz. No to słuchajcie, pociągnijmy w takim razie za żyłkę.
Haczyk jest pusty. Pociągnij za żyłkę jeszcze raz. Pociągnij za żyłkę jeszcze raz. Słuchajcie, i tak możemy sobie ciągnąć za żyłkę, ale coś czuję, że dzięki temu, iż oddaliśmy szelmie, szelma Quack, dzięki temu, że oddaliśmy szelmie ten enigmat, to będziemy sobie mogli tutaj przychodzić i spróbować coś połowić. A nóż widelec uda nam się złowić coś ciekawego. Wiecie co? No ja się nie będę rozpoczynał rozmowy z tą szelmą, bo może to jest jakiś wstęp do jakiegoś zadania, a na razie tego nie chcę robić, bo chciałbym się skupić na tym zadaniu, które mamy dzisiaj wykonać. Jakoś tak skusiła mnie ta wędka, żeby ją tutaj szarpnąć. Przypomniały mi się czasy, kiedy jeździłem jako chłopak, chyba, nie wiem, z 6 lat miałem, chyba tak. To był ten wiek, kiedy z dziadkiem zacząłem jeździć na ryby nad jeziorem Łukcze. Po jeziorze Łęczyńsko-Włodawskim, żeśmy chodzili z dziadkiem na Okonie, na jezioro Krzczenie, jeździliśmy na Koluchy, ale najbardziej lubiłem łapać węgorze, chociaż po wyciągnięciu węgorza to powiem wam, że było strasznie ciężko go złapać, a cała przyjemność w łapaniu tych węgorzy była taka, że najpierw akurat mi się skończyła bateria w tym, więc wybaczcie opowieść taką marynistyczno-rybacką, ale cała frajda była w tym, że trzeba sobie było żywca nałapać, czyli takich małych rybek, które się później zakładało na haczyk, co może dla niektórych nie jest przyjemne, no ale mięso w sklepach też się skądś bierze, moi drodzy. Łapało się węgorze na grunt, a później dziadek z takim kierownikiem ośrodka wypoczynkowego wędzili te węgorze. Później oczywiście dziadek z kierownikiem byli bardziej uwędzeni, ale węgorze, słuchajcie, były takie. Łapaliśmy też płocie, krasnopióry. Babcia później robiła takie w jajeczku paniorowane, słuchajcie, taka wyżera była. Nikt się tam nie martwił jakimiś tasiemcami czy czymś. Słuchajcie, porozmawiajmy z Lordem Wundgenem, bo widać, że mu brzuch napękł. Z tych uciekł. Inne stychy wykopały od dołu tunel, aby go uwolnić. Możemy też powiedzieć, że to myśmy go uwolnili. Powiedzmy, że to jest wina stychów. Tak, udajmy, że to nie my, nie? Lord Wundgen wykrzywia twarz w grymasie niezadowolenia. To niesłychane. Niesłychanie rozczarowujące. Skąd w ogóle wiedział, że on tam jest? Bardzo dziwne. Wzdycha. Cóż, dzięki ci, że próbowałeś, ale z pewnością stwierdzam, że nie mogą cię wynagrodzić za znalezienie stycha, skoro nie wiadomo, gdzie się podziewa. Przykro mi. Sortowanie myśli. Uciekła fantastyczna okazja. Wielka szkoda, a mnie zaczął strasznie nos swędzić. Nie wiem dlaczego. Być może to jest jakaś wróżba związana z tym zadaniem, ale w każdym razie dostaniemy, słuchajcie... Dostaniemy 40 pedeków za to zadanie. Nie dostaniemy natomiast tego. Nie wiem, czy myśmy tutaj jakiś artefakt chyba żeśmy dostawali. Więc musicie się dobrze zastanowić, jak chcecie to zadanie przejść, bo jeżeli gracie takimi postaciami walczącymi, to ten artefakt akurat od Lorda Wundgena wam się przyda, bo on chyba daje jakieś dodatkowe odporności przy odporności walce. Jeśli dobrze pamiętam i niczego nie kręcę. Słuchajcie, mamy plusik nad głową Kali Stage, więc awansujemy. Dodatkowy, możemy wydać sobie punkty tylko i wyłącznie na dodatkowy wysiłek, niczego więcej tutaj tutaj kliknąć, bo wybierz jedną z poniższych opcji, aby wydać swoje punkty doświadczenia. Jedną opcję można wybrać tylko raz i wyłącznie na poziom, więc decydujemy, co nam będzie potrzebne. Słuchajcie, odblokowaliśmy dwie umiejętności. Moc wymiarów. Podczas przesunięcia w fazie, że zyskujesz plus 2 do obrażeń i ezoteryczna wiedza. Wszyscy członkowie drużyny zdobywają premią akcję wiedza o maszynerii plus 5%. To akurat mi się przyda, bo wiedzę o maszynerii mam chyba ulepszoną. Wiedza mistyczna plus 5%. Wiedzę mistyczną ma z kolei ulepszoną Kali Stage. Akcję wiedza o naturze plus 5%. Więc idziemy sobie dalej. Teraz musimy wybrać sobie dwie rzeczy. Słuchajcie, połączenie z infostrefą. Umiejętność do nauczenia. Zyskujesz poziom wyszkolenia w zdolności wiedza o maszynerii plus 1. Poziom wyszkolenia w zdolności wiedza mistyczna plus 1. Poziom wyszkolenia w zdolności wiedza o naturze plus 1. To jest całkiem fajne, bo przydaje się do różnorakich testów. Natomiast powiem wam, że tu są takie zdolności
no, związane z walką. Ja walczyć raczej rzadko walczę, ale jak już walczę, to przeważnie wpadam na jakiegoś bossa, jakiegoś większego przeciwnika i jest trudno, tak jak mieliśmy ostatnio przykład Stol Mugur walkę, gdzie ona tym wielkim młotem waliła. Więc sądzę, że wyposażę się tutaj w pole entropii i w błysk się wyposażę. To są takie ciekawe ezoterie, których możemy używać, tym bardziej, że ten błysk to jest taki, jakby to powiedzieć, no taki obszarowy czar, więc nam się to przyda. Natomiast pole entropii obniża pancerz naszych przeciwników i ich odporności, więc redukuje minus 2 na poziom, zmniejszenie odporności minus 1 na poziom. Także powiem Wam, że to może zadecydować o walce. Czy to połączenie z infostrefą byłoby dobre? Powiem Wam, że mam tutaj wątpliwości, bo te testy chyba mogę przechodzić jakoś tak, nawet niekoniecznie mając takie te wszystkie zdolności dopalające te testy. Chociaż właściwie wybór połączenia z infostrefą był właściwie dla tego teamu, którym ja gram, bo często wdaje się w jakieś dyskusje i wykonuje jakieś akcje, które niekoniecznie prowadzą do rozwiązania takiego, nie prowadzą do fazy kryzysu, kiedy się tłuczemy i pijemy z innymi. Dlatego no, powinienem wybrać to połączenie z infostrefą, ale gdzieś tam dusza wojownika tkwi we mnie. Więc wybierzmy sobie tak, pole entropii i błysk jako nowicjusz na poziomie drugim. I będziemy się z nich szkolić. Zresztą to międzywymiarowe na tarcie też żeśmy sobie ulepszyli wcześniej, więc nie było tak źle. Słuchajcie, jedziemy dalej. Właściwie to słuchajcie, nie jedziemy, bo zakończyliśmy nasz quest, a ja, słuchajcie, zaproszę Was na quest następny, a sam udaję się w tym momencie, wiecie gdzie się udaje? Nie do toalety się udaje, nie do lodówki coś wstrząsnąć. Udaje się, moi drodzy, na odpoczynek, tak żeby przespać się i chwilę wypocząć, a wydaje mi się, że w następnym questie będę Wam chciał pokazać zagadkę związaną z piramidą, bo jestem już bardzo, bardzo blisko rozwiązania zagadki związanej z piramidą. Słuchajcie, widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, trzymajcie się, hej!